A to wygląda w ten sposób, że kiedy znajdzie się dawca, niezależnie od pory dnia, niezależnie od tego, jaki to jest dzień, może być sylwester o północy, po prostu dostaje się telefon i się jedzie. Także w tym momencie jestem wypasiona, po prostu jak mało kto, ponieważ mam dwie trzustki, trzy nerki i dwie śledziony. Czy Ty jako biorca masz możliwość dowiedzenia się, kim jest Twój dawca? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Covings. Ewelino, rozmawiamy drugi raz. Za pierwszym razem opowiadałaś o swoich bardzo trudnych doświadczeniach w dzieciństwie i młodości, mhm. które skończyły się samobójstwem Twojej mamy i tym, że musiałaś zostać prawnym opiekunem swojego młodszego rodzeństwa. Ale Twoje dzieciństwo i młodość były trudne także z powodu Twoich problemów ze zdrowiem. Cukrzycą, która w końcu doprowadziła do przeszczeponerki i trzustki. Kiedy zachorowałaś? Zachorowałam w wieku lat pięciu, gdzie z racji tego, że mój starszy brat zachorował, jak miał 11 miesięcy, no to ta choroba, cukrzyca, nie była dla mnie nowym zjawiskiem. Że ja nie wiedziałam, co to jest, jak to wygląda, dlaczego, skąd ta choroba. Ja już w wieku 5 lat jakąś wiedzę miałam dlaczego to tak wygląda, i skąd powiedzmy mniej więcej jak na ten wiek, skąd to się bierze. I ja pamiętam, że no jak brat miał tam badane cukry, mama podawała mu insulinę, ważyła jedzenie i tak dalej, no to no pomijając oczywiście kwestie takich stricte tych badań, czy, czy podawania insuliny. No, to jedzenie sobie razem przygotowywaliśmy. Ja jadłam to, co on. Nawet się oduczyłam używać cukru w pewnym momencie, gdzieś tam ta herbata nigdy nie była swodzona. Mm. To ja zawsze mówiłam, że, ale Bartek to ma fajnie. Ja bym chciała tak jak on sobie dawać zastrzyki i cukier mierzyć, ale ma fajnie. Mhm. Mówisz masz? Uważaj, o co prosisz? Dokładnie. No i też, też szczęście, na szczęście nie, nie znalazłam się w szpitalu w jakiejś takiej radykalnej sytuacji zdrowotnej, trudnej, ciężkiej. Tylko ze względu na doświadczenie paroletnie już mojej mamy z tą chorobą, która zauważyła, że ja po prostu biegam od toalety do wodopoju. Zbadała mi cukier. Właśnie brata glukometrem, no i glukometr pokazał 350. No to mama po prostu mnie spakowała, pojechała ze mną do szpitala, gdzie ja usłyszałam szpital, co oczywiście parę godzin płaczu i tam pierwszy raz w życiu bez mamy na dłuższy czas, bez mm -hmm. opieki babci czy dziadka. No więc y, bardziej dla mnie traumatyczne, może nie traumatyczne, ale takie trudne doświadczenie polegało. Na tym osamotnieniu, że no, były panie pielęgniarki, były inne dzieci, ale mama to mama, nie? Tak. Więc bardziej to było dla mnie takie trudne w kontekście zachorowania na cukrzycę. Pamiętam, że jak przyjechała moja babcia, ta ze strony mamy, z którą też byłam bardzo blisko związana, przyjechała do szpitala zapłakana, to ja miałam takie. Czy oni wszyscy płaczą? No, przecież mam to samo co Bartek. Mhm. No i właśnie dlatego płakali, że mam to samo co Bartek. Um, moi dziadkowie ze strony mamy, byliśmy jedynymi ich wnukami, więc no dla nich to też był podwójny cios na pewno. Także dzisiaj z perspektywy czasu rozumiem te ich emocje, a wtedy bo o co im wszystkim chodzi. I też tak jak wspominam. To jedyny taki trudny moment w tym szpitalu, poza tym takim osamotnieniem, no to był moment podania pierwszego zastrzyku. Pamiętam, że uciekłam pod łóżko i się schowałam gdzieś tam, jak mi mama z panią pielęgniarką w gabinecie zabiegowym stały obok siebie i mówią, musimy teraz cię nauczyć, jak się daje insulinę. Mhm. No, ja już wiedziałam, co to znaczy podawać insulinę i w jaki sposób to się odbywa. Że to nie są tabletki ani nic, tylko trzeba dać sobie zastrzyk. A dla mnie wtedy igła to było, mimo że byłam oswojona z tym widokiem, to co innego patrzeć, a co innego doświadczać na własnej skórze. No i gdzieś tam mnie mama z panią pielęgniarką wykopały spod tego łóżka. Zaprowadziły mnie oczywiście w wielkim bólu, płaczu i żalu do całego świata, do tego gabinetu zabiegowego. No, i w wielkim ryku podawały mi ten zastrzyk, a ja po zastrzyku ja dalej ryczę, bo ja nawet nie wiedziałam, że już jest po wszystkim. Mhm. Także przez pierwsze dwa lata po zachorowaniu, mama się opiekowała tym podawaniem insuliny. No, ale potem w pierwszej klasie czy drugiej podstawówki, kiedy mama poszła do pracy, no to już sama sobie podawałam tą insulinę. Zresztą ja bardzo szybko sama chciałam to robić. Więc. Nauczyłam się dosyć szybko, więc też nie było, nie było potem takiego problemu. Wiesz, że problem pojawił się bardziej w tym czasie, kiedy byłaś tak zajęta sprawami rodzinnymi, opieką nad rodzeństwem, mamą, która przeżywała takie trudne chwile, depresja, próby samobójcze, że zapomniałaś o sobie, o tym, że o siebie przede tak. wszystkim masz dbać. I wtedy doszło chyba, mówiłaś, do utraty wzroku. Tak. Tylko, że też te problemy pojawiły się u mnie już w okresie dorastania, ale wtedy to nie było na zasadzie zapomnienia o swojej chorobie, tylko dowiedziałam się od dzieciaków z cukrzycą, że cukrzyca to jest bardzo fajne narzędzie, żeby szybko schudnąć. Ja o. nigdy się nie borykałam z problemem otyłości. Ale wiadomo, dziewczyna w wieku lat 13 chce się podobać, chce być szczupła. A ja yy, przyjaźniłam się do dzisiaj przyjaźnie się z, z osobą, która była szczuplutka, zawsze jest szczupła do dzisiaj bardzo. No i ja po prostu zazdrościłam i chciałam dorównać, dorównać gdzieś. No i po prostu popadłam w diabulimie. Yy, diabulimia. To jest po prostu celowe pomijanie dawek insuliny, żeby szybko schudnąć. Bo mechanizm organizmu jest taki, że kiedy brakuje tej insuliny, a organizm chce z czegoś czerpać energię, to tą energię pobiera z tłuszczu, z tkanki tłuszczowej, spalając ją. Tylko, że efektem ubocznym tego spalania jest powstawanie ciał ketonowych, czyli acetonu w organizmie, który po prostu organizm zatruwa. W konsekwencji dochodzi do tak zwanej kwasicy ketonowej, która jest bezpośrednim zagrożeniem życia, bo organizm jest właśnie zatruty, po prostu. Także, no już to, to na tą kwasicę parę razy zapadłam, chyba z 7. Nie zawsze przez, przez właśnie pomijanie, to celowe pomijanie tych dawek. Ale czasami to jest tak, że się zachoruje po prostu na grypę, czy, czy jakieś porządniejsze przeziębienie, i te cukry, tak są wtedy mocno te poziomy rozchwiane, że łatwo jest o tą kwasicę. Więc parę razy hmm, z takiego powodu zapadłam na tą kwasicę ketonową. Raz miałam taką sytuację już bardzo trudną, że parę dni byłam w śpiączce po prostu cukrzycowej przez kwasicę. I to właśnie w związku z tą diabuliniem, czyli tym pomijaniem lawek insuliny. Wtedy miałam właśnie lat chyba 12-13 około. To jest tak młode. Jak z tego wyszłaś? Myślę, że gdzieś tam dużo rozmów na oddziale z taką panią pielęgniarką na temat tego dbania o siebie, na temat tych powikłań cukrzycy. To tak Często działało na chwilę, że ja na ten moment rozmowy się przestraszyłam, że tak to może w przyszłości wyglądać, więc o siebie dbałam jakiś czas. No ale potem raz tam się nie zapisało tych wyników cukru na przykład, potem gdzieś tam się czegoś za dużo zjadło, czegoś się nie zjadło, tu się zapomniało o tej insulinie, machnęło się ręką, potem się dam, potem się da tą insulinę, później sobie dostrzyknę. No i tak się wracało. Już myślę, że do tej diabuli mi typowo do takiego celowego pomijania dawek, to często potem nie wracałam. No ale gdzieś ten bunt taki, no co, inni mogą koli się napić, ja nie mogę? Kto mhm. mi zabroni? Inni się nie kują, ja muszę się kuć, a dlaczego? Kto powiedział, że muszę? Ja wam pokażę, że ja nie muszę. Mhm. No i gdzieś tam często, żeby mama się nie zorientowała, że no niby daje sobie insulinę, a tej insuliny nie ubywa, no to na przykład do zlewu wystrzykiwałam. Wiem, że dzieciaki mają różne pomysły, bo koleżanka wstrzykiwała insulinę maskotką na przykład, bo się bała, że jak wystrzyknie to do zlewu, to będzie czuć za mocno, nie? Mm. No także dzieciaki są sprytne w tej niewiedzy, jak bardzo sobie szkodzą. No a potem właśnie już, tak jak było mówione, że te problemy rodzinne i tak dalej... No i to wszystko się tak odkładało, odkładało, odkładało. No i w końcu organizm gdzieś tam musiał nie wytrzymać. Nie było innej możliwości. Zauważalne te zmiany nastąpiły wtedy, kiedy właśnie straciłam nagle wzrok w lewym oku. Kiedy się okazało, że miałam wylew krwi do oka bardzo rozległy. Jeżeli często jest tak, że jeżeli te wylewy są bardzo małe, to one się wchłaniają. I czasami nawet nie zostawiają dużego śladu po sobie. No, u mnie, niestety, z braku też, oczywiście, zaniedbań, z powodu zaniedbań i braku kontroli wzroku i stanu oczu, bo przy cukrzycy co najmniej raz do roku trzeba się kontrolować u okulisty. No, ja potrafiłam przez parę ładnych lat w ogóle się tym nie, nie przejmować, nawet zbagatelizowałam sygnał od optometrysty który dobierał mi pierwsze okulary, że widzi zmiany cukrzycowe na dnie oka, i że powinna w te pędy się udać do okulisty. Nie wiem czemu dzisiaj, z, z tak z perspektywy czasu, ale nie przejęłam się tym. Mhm. No, dobrał mi okulary, widzę, no to o co chodzi? No, przecież widzę. Także no, lekarze tu dawali mi nadzieję, że być może ten, ten krwiak, który powstał, się wchłonie, ale się nie wchłonął. No i była potrzebna operacja. Tego oka, które jednak no, nie było możliwości, żeby ona przywróciła mi wzrok w tym lewym oku, bo te zmiany były zbyt rozległe. To, że w ogóle tą moją siatkówkę bardzo zdolny lekarz, chirurg, okulistyczny w Bydgoszczy, udało mu się ją tam cokolwiek z nią zrobić, ją rozprostować i jakoś przyklepać, żeby ona się trzymała. I to, że widziałam cokolwiek tam troszeczkę od skroni, troszeczkę od nosa tam, byle co, ale widziałam, no to i tak pamiętam, że byłam takim obiektem, że każdy student musiał mnie obejrzeć wtedy na oddziale, także ja siedziałam już tam zmęczona z tym okiem pokrojonym, no ale wszyscy musieli zobaczyć, bo takie zjawisko to się ciężko, się rzadko zdarza podobno, aż takie, że te problemy cukrzyków okulistyczne to jest nagminne, ale... Nie aż do takiego stopnia. Potem też drugie oko było operowane, już w tym momencie tak suma sumarum to jestem po 7 albo 8 operacjach okulistycznych w obłoczu. No, jeszcze na pewno parę przede mną. To oko prawe ono też jest uszkodzone, bo u mnie pole widzenia to jest z tego co pamiętam 60%. I to jest spowodowane też właśnie uszkodzeniami, operacjami. Wielokrotną laseroterapią, laseroterapią nie korygującą, tylko taką zamykającą naczynia krwionośne, które mogłyby spowodować wylewy w przyszłości, no ale to zostają blizny po prostu gdzieś na dnie oka i one powodują to, że jak ja na przykład teraz na Ciebie patrzę, no to z takiej dalszej trochę perspektywy, to, to gdzieś tam widzę Twoją twarz, ale już tu na przykład te kanty są takie, jakby ktoś wziął. Na obrazie wziął gumkę i tak tu wymazał, tu wymazał, tam wymazał. Także, no to pole widzenia jest też ograniczone. No co za tym idzie? No, mam duże problemy z czytaniem. Bardzo mnie to frustruje. O ile dla rozrywki mogę sobie po prostu audiobooków posłuchać i robię to bardzo często, tak jeżeli chodzi o na przykład. Studia, naukę, no to bardzo mnie to frustruje, bo jeżeli widzę, że przeczytałam 20 stron książki, a minęło półtorej godziny, no to we mnie aż się gotuje czasami, nie? I też nie każdą książkę fizyczną jestem w stanie przeczytać. Mimo, że mam jakieś tam lupy takie powiększające, to, to moje oko jedno się bardzo męczy przy tym. Mhm. Jak, dam, jak daję radę, to, to pobieram, kupuję różne e-booki, które mogę sobie na czytniku, na tablecie włączyć i dostosować po prostu tak. czcionkę i widoczność do, do moich możliwości. Ale no nie ze wszystkim da radę. Nie, nie wszystkie książki są dostępne. Czy też właśnie jako e-booki, czy jako PDF-y, gdzie PDF-y też mi się dosyć trudno czyta i długo. Um. No, i też poruszanie się na przykład po ciemku. To ja się zawsze też śmieję sama z siebie, że paradoks bycia ślepym tak jak ja jest taki, że będą mnie denerwowały okruszki białe na ciemnym stole, ale się wywalę o półmetrowy krawężnik. Mhm. Także jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, to tak jest. Czy też jakieś ostre słońce, bo te moje. Żernice się tak nie, nie dostosowują łatwo do tych zmian y, oświetlenia. No, mam też wymienione te naturalne soczewki, ponieważ miałam zaćmę i na jednym, i na drugim oku. No więc tam już dużo, dużo, dużo dziwnych rzeczy mam w tych oczach, i dziękuję, tylko dzięki nim widzę. I też dzięki, dzięki panu chirurgowi z łodzi, do którego jeżdżę, celowo tylko właśnie. Ym... Na kontrolę i te operacje. No ale uratował mi wzrok tym samym. Jednym z moich pierwszych rozmówców w Skrawkach był Damian, Damiango, muzek, który również na cierpi na cukrzycę i w wyniku różnych perturbacji związanych z chorobą stracił wzrok. I pamiętam do tej pory, jak on mówił o tej operacji. Operacje, które miały mu pomóc, i akurat w jego przypadku nie pomogły. Ty mówiłaś, że straciłaś wzrok na dłuższy czas w ogóle. Tak, ponieważ tym lewym okiem nie widziałam i tu się nic nie zmieniło. A prawe oko po operacji, kiedy tam był, była część tego ciała szklistego usunięta, a musi to być czymś wypełnione i było wypełnione na przykład gazem, bo wypełnienia są różne, jest olej silikonowy, gaz, to po tej operacji długo się nie widzi po prostu. Bo gdzieś ten, ten, ten gaz, on się ulatnia w końcu, ale na początku to się widzi jakieś tam bąbelki, albo tylko jakiś taki cień, czy jakiś taką poświatę. No, ludzie różnie to, każdy to inaczej opisuje, widzi inaczej. Ale ten okres rekonwalescencji jest dosyć długi, a poza tym mi się właśnie zrobiła wtórna zaćma, pooperacyjna i to na taką bardzo bardzo dużą skalę taka silna była ta zaćma, że ja widziałam w zasadzie no kontury, to chyba jest dobre słowo, że takie tylko jakieś jakieś takie cienie, ale jak na przykład ym, ym, szłam gdzieś do miasta, to ja szłam, tak jak ktoś mnie prowadził, ale ja nie byłam w stanie określić, gdzie ja jestem. Ja na przykład myślałam, że jestem w tym punkcie, a ktoś mi powiedział, że nie, no jesteśmy tutaj. I ja miałam wtedy takie dziwne bardzo uczucie, nie? Także no, też wówczas byłam w takim trudnym, trudnym związku, gdzie mój ówczesny partner nie bardzo się przejmował. Tym, że ja nie widzę, on miał swoje problemy, to już, już nie będę w to wnikać, ale mm, jego ówczesne problemy nie tłumaczyły tego, że ja obok niego siedziałam w pokoju, on na przykład w coś grał, zazwyczaj tak to wyglądało, a ja siedziałam obok i z racji tego, że nie widziałam nic, nie mogłam sobie żadnych rozrywek zapewnić, to wtedy moim zajęciem było na przykład skubanie blistrów od tabletek. Pustych, takich po prostu, żeby jakoś na czymś się skupić, coś robić. No a na jakim zmyśle innym mogłam polegać? No mogłam, nie wiem, no słuchać z telewizora? Po co? Ja telewizji też nie, nie oglądam od, od już chyba kilkunastu lat. Um, jaki sens ma oglądanie? Oglądanie w cudzysłowie słuchanie filmu. Um, jakoś wtedy nie, nie pomyślałam o, o audiobookach gdzieś ten pomysł mi jakoś nie zaświtał w głowie, no ale to też żeby mieć dostęp, no to potrzebowałam pomocy z zewnątrz, tak o, właśnie tamta osoba tak nie, nie kwapiła się do tej pomocy, jakiś takiego pomoc owszem, jak tam gdzieś trzeba było dojść, pójść gdzieś na jakieś badania, ale to potem też często było dużo pretensji do mnie w tym, że trzeba mi w ogóle pomóc. Wracając do Twojej choroby, problemy z nerkami w końcu doprowadziły do tego, że musiałaś mieć dializę. Dla mnie to było i fizycznie, i psychicznie bardzo obciążające. Mimo, że no, można by pomyśleć, no co to takiego? no Leży się 4 godziny, dializator no sobie powiedz, chodzi. Powiedz, na czym polega dializa? Hemodializa, bo dializy są dwie. Jest hemodializa, która jest przeprowadzana w szpitalu. I jest dializa otrzewnowa, którą pacjent może przeprowadzać sam w domu. Główna różnica polega na tym, że ta dializa przeprowadzana w domu musi być przeprowadzana codziennie, a jeśli chodzi o hemodializę, to w zależności od potrzeb jest ona przeprowadzana dwa bądź trzy razy w tygodniu, średnio co drugi dzień. Ja nie skorzystałam z opcji tych dializ odzewnowych domowych. Z racji tego, że po pierwsze, nie miałam miejsca na sprzęt, na płyny, które są potrzebne do tej dializy, a zajmują bardzo dużo miejsca. Ze względu na wzrok i ze względu na to, że nie miałam warunków mieszkaniowych do zapewnienia sobie takiego miejsca, które byłoby sterylne, bo ja się obawiałam, że wystarczy jeden włos mojego psa gdzieś na tym. Cewniku, który wystaje z brzucha cały czas. Jest zabezpieczony, co prawda, ale on właśnie jest wprowadzony do potrzebnej, a bardzo łatwo o zakażenie, o zakażenie w związku z tym. Więc ja się zdecydowałam na te hemodializy szpitalne, które przeprowadza się za pośrednictwem też cewnika dializacyjnego. Tudzież um, przetoki. Przetoka to jest takie zespolenie żylne, wykonywane na przedramieniu, a cewnik jest po prostu wprowadzany przez żyłę główną. Tutaj dwa kabelki sięgają do serca i przez to następuje um, oczyszczanie krwi, przepuszczanie tej krwi przez, przez dializator. U mnie nie można było tej przetoki zrobić ze względu na za słabe żyły, no więc miałam ten, ten celnik dializacyjny. Także. Jeździ się trzy razy w tygodniu albo indywidualnie, albo transport medyczny przyjeżdża po pacjenta w zależności od potrzeb. Kładzie się na łóżku szpitalnym w większości, niezbyt wygodnym. No i czas tej dializy też jest różny. Ja zaczynałam od 3 godzin 45 minut, potem miałam już 4 godziny 15 minut. Niby różnica nieduża, ale. Jak się tak leży, po prostu i, i się czeka na koniec tej dializy, to już na sam koniec, to każde 5 minut to jest po prostu wieczność. No, po takiej dializie człowiek się czuje taki wypompowany ze wszystkiego, bo dializa nie tylko oczyszcza krew z toksyn, ale też ją oczyszcza z tych dobrych składników i minerałów ze wszystkiego. Poza tym dializator też ma za zadanie odwodnić organizm z nadmiaru wody, no bo kiedy nerki nie pracują, no to moczu wydzielają mniej, a ta woda w organizmie się zatrzymuje. Więc o godzinie 19 przyjeżdżało się, załóżmy, przy wadze 60 kg, a po 4 godzinach ważyło się 57. No bo taka była ustalona waga, do której trzeba tą. Wodę jakby zlikwidować z organizmu. Więc, no, fizycznie przede wszystkim to było takie obciążające, bo na następny dzień często nie miałam siły w ogóle robić większości rzeczy albo szło mi wszystko bardzo wolno. Często bardzo bolała mnie głowa. No, też organizm się czuje odwodniony zwyczajnie, mimo że, że, że jest to doprowadzone do tej wagi prawidłowej, taka jaka powinna być, żeby odwodnienie. Czy przewodnienie nie, nie szkodziło organizmowi, no to to się jednak czuje, no bo w 3 godziny stracić 3 kilo wody, czy w 4, no to jest jednak obciążające dla organizmu. Więc zdecydowałaś się na kolejne działanie radykalne? Tak. W zasadzie to em, polecili mi już to lekarze jeszcze zanim trafiłam na dializy. A mianowicie o. Po to, żebym zgodziła się na wpisanie mnie na listę do przeszczepu narządów. Z racji tego, że byłam cukrzykiem, to proponowano mi nie tyle przeszczep samej nerki, co nerki razem z trzustką. I docelowo nie robi się tego dla komfortu pacjenta, żeby się pozbył cukrzycy i się z tym nie męczył. Tylko główny cel jest taki, że przeszczepia się trzustkę, żeby chronić przeszczepioną nerkę. Bo jeżeli się przeszczepi samą nerkę, są oczywiście robione takie zabiegi, ale jeżeli przeszczepi się samą nerkę, no to cukrzyca prędzej czy później ją zniszczy niestety. Mhm. Więc mnie wpisano na listę do przeszczepu nerki z trzustką. No ale tak jak mówiłam, na dializy niestety jeszcze udało mi się trafić. Przed dializami nie przeszczep się nie trafił. Można powiedzieć, bo mnie to troszeczkę bawiło i zadziwiało, kiedy lekarze pytali mnie, no to kiedy ten przeszczep? No, dla mnie już jako osoby doinformowanej było oczywiste, że tego się nie da zaplanować. Mhm. No, narządy nie, nie, nie są hodowane na szczurzych grzbietach, tylko niestety, żeby uratować czyjeś życie, to najpierw ktoś musi je stracić. O ile w przypadku nerki czy wątroby yy, są, jest możliwość yy, na przykład rodzinnego przeszczepu, tak, że, że ktoś z rodziny oddaje jedną nerkę drugiej, drugiej osobie, no z trzustką się tak nie da zrobić, bo bez trzustki nie da się żyć. Yy, miałam dwukrotną propozycję przeszczepu samej nerki, ale nie chciałam, bo ja nie potrafiłam, mimo wielu lat choroby, ja nie potrafiłam sobie dobrze radzić ze swoją cukrzycą. Także ja wiedziałam, że to nie ma sensu. Wolałam poczekać, po pierwsze dla siebie, a po drugie dlatego, że z tej samej nerki niech skorzysta ktoś, kto czeka na przeszczep tylko samej nerki. Mhm. Że ja miałam takie przeczucie i takie podejście, że wolę poczekać trochę dłużej i ten efekt, żeby był dużo lepszy niż byłoby to w przypadku przeszczepu samej nerki. No, jak i docze doczekałam się. Jak długo czekałaś? W sumie od y, roku zgłoszenia czekałam 6 lat. Aha. Ym. Wydaje się to długo, ale no, tego się tak nie czuję, kiedy się nie wie, kiedy to nastąpi. Bo gdybym wiedziała z góry, że o, za 6 lat będzie przeszczep, no to wtedy na pewno się by czekało dużo dłużej. A to wygląda w ten sposób, że. Kiedy znajdzie się dawca, niezależnie od pory dnia, niezależnie od tego, jaki to jest dzień. Może być sylwester o północy, yy, mogą być urodziny, może się być yy, na imprezie, na uczelni, na zajęciach w szkole, gdziekolwiek. Po prostu dostaje się telefon i się jedzie. Mhm. Także nie można się tego po prostu spodziewać. Dlatego ja też z rozbawieniem już reagowałam potem na pytania, kiedy ten przeszczep. To czasami, jak już znałam lekarza, to mówiłam: A wie pan, czy wie pani? Mam w piwnicy takiego gościa fajnego i się nadaje, on jest taki w porządku, że chyba mi go trochę szkoda. <gry> czasami na mnie patrzyli po prostu jak na czubasz, że mówiąc, a czasami się śmiali. No i wtedy, wtedy tłumaczyłam, że to tak się nie da zaplanować, bo musi po prostu um, się trafić dawca jakiś. Wyjaśnimy dawca, który również spełnia pewne warunki. To jest, musi być ta sama grupa krwi, na przykład. Musi być sama, ta sama grupa krwi, musi być zgodność tkankowa, mm. czyli ten tak zwany bliźniak genetyczny. Także tych parametrów jest dużo. Narząd musi być zdrowy przede wszystkim, bo jeśli chodzi o samą trzustkę, to jest to narząd bardzo delikatny rocznie przeszczepów trzustki czy trzustki z nerką się wykonuje tylko kilka, bo po prostu ten narząd jest tak delikatny, że przy pobieraniu go oddawcy lekarze nie wyciągają samej trzustki, tylko muszą ją pobrać razem z dwuna kawałkiem dwunastnicy i śledzioną. Po to, żeby móc tą trzustką operować, bo jak Parę razy za dużo ją ym, chirurg do, dotknie palcem, ona zaczyna obumierać po prostu. Ja to sobie sprawdziłam i w tym roku, kiedy ty miałaś robiony przeszczep, w sumie zrobiono 18 przeszczepów, trzustki, albo nerki i trzustki, tymczasem oczekujących na przeszczep było około 4 razy więcej. Tak, nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o ym, jakąś jakiś priorytet. Czy jest jakaś różnica między tym, czy osoba ma mieć tylko trzustkę przeszczepioną, bo też są takie przeszczepy, czy to jest właśnie trzustka plus nerka? Ym, ale właśnie ze względu na to, że no po pierwsze, nie każdy szpital właśnie to robi, bo nerkę można mieć przeszczepioną w zasadzie w każdym mieście, gdzie jest transplantologia. A jeżeli chodzi o trzustkę, no to jest bardzo delikatny narząd. No i on często się po prostu nie nadaje do przeszczepu, bardzo szybko obumiera. Właśnie tak jak wspominałam o tym czasie niedokrwienia. Te narządy przeszczepia się zarówno od dawców, u których stwierdzono śmierć mózgu, jak i u tych, których, u których stwierdzono śmierć kliniczną. Ale w przypadku śmierci klinicznej, no to te narządy są często w nieco gorszym stanie, ponieważ ten czas niedokrwienia ma tu bardzo duże znaczenie. Mhm. Jeśli o mnie chodzi, to. Mm, Jakkolwiek to źle nie zabrzmi, tak też usłyszałam od pracownika szpitala, że ja dostałam możliwie chyba jak najlepsze narządy, ponieważ mój dawca był bardzo młody i też właśnie tak to ujęła, ujęła pani, która mi opowiadała, dostałam jeszcze ciepłe, uh -huh. <laughs> jakkolwiek makabrycznie to nie brzmi, bo po prostu właśnie mój dawca miał stwierdzoną śmierć mózgu, więc on był podtrzymywany sztucznie przy życiu. Także jego narządy zostały pobrane krótko przed przeszczepieniem ich, dla mnie. Kiedy dostałaś ten telefon, że to już? E... Telefon dostałam po godzinie 12 w nocy, z 8 na 9 września. Siedziałam właśnie wtedy sobie u mojego partnera wieczorem, już tak mówię: Jezu, muszę iść się w końcu, wykąpać. A mi się tak nie jak Z tego nowego partnera. Tak, nowego, tak, tego obecnego. Ja już mnie tam wykopywał do tej łazienki i mówi: No idź, w końcu, kurczę, trzeba iść spać, w końcu mówię: Dobra, idę. No i zaniosłam sobie tam rzeczy, ręczniki i tak dalej. No jakiś numer dzwoni do mnie, mówię: o tej godzinie, komu się tam ludzi? I w ogóle jakoś. Nawet mi nie zaświecił w głowie taki pomysł, gdzie y, długi czas, jak już wiedziałam, że czekam na ten przeszczep, jestem na tej liście. No to jak zadzwonił obcy numer, to zawsze miałam takie chwilowe, aż po prostu zatrzymanie serca na trzy sekundy może to już. I ktoś mi też kiedyś powiedział, że, że jak ty zapomnisz o tym, to wtedy zadzwonię. No i tak, tak właśnie było, że ja odbieram telefon. No i w słuchawce hmm, lekarz mój, hmm, jeden z lekarzy ze stacji Dializ, bo to też nie jest taka prosta droga, że się od razu jedzie na, hmm, do szpitala, tam gdzie się ma przeszczep. No tylko najpierw dzwoni lekarz prowadzący bądź dyżurujący, bo to, to zależy. No i właśnie do mnie zadzwonił lekarz dyżurujący i mówi do mnie, pani Ewelino, Warszawa panią chce. A ja tak mówię, chyba pan sobie ja ze mnie robi. To była moja pierwsza reakcja. A on mówi, no nie, no jakbym sobie robił, to bym do pani nie dzwonił. Ja wiem, matko, co ja mam teraz zrobić. Gdzie mimo dobrze, mimo tego, że dobrze wiedziałam, jaka jest procedura, mniej tak. więcej. Torbel taką do szpitala na przeszczep miałam, spakowaną już od tych paru ładnych lat, tylko co, ciągle te rzeczy tam wyciągałam, żeby je przeprać i chowałam z powrotem. No więc powiedział mi, co mam robić. I bardzo dobrze, bo taka, w takich emocjach taka instrukcja jest też niezbędna. Mhm że mam po prostu e, wyciąć swoje rzeczy no i przyjechać do, do szpitala, bo jeszcze musiałam mieć dializę zrobioną przed operacją. Mm, no jeszcze wtedy też tam te testy covidowe wchodziły w grę. Jeszcze musiałam iść na rentgen, na prześwietlenie płuc. Tam jeszcze było trochę tych badań. Mm. No i oczywiście po tym telefonie moja pierwsza reakcja, no to wryk. Mój partner tutaj radosny, ucieszony. Mówi: Kurczę, widzisz, mówiłem ci, że w końcu w dobrym momencie, że zadzwonią. I on radosny, a ja tu siedzę i wyję. No i no, on mnie tak też podnosił na duchu. Mówi: Czemu ty płaczesz? Że ty coś powinno się cieszyć. A ja tam oczywiście: No tak, ale albo tu dzieciaki, albo to, albo tamto. I mnie uspokoił, że przecież, przecież mam jego. Przecież on też mi tu pomoże, się wszystkim zajmie. No nie zostawi tego tak. Mhm. Więc ym, wzięłam tą swoją torbę no i pojechałam do szpitala właśnie na te wszystkie badania. Także gdzieś Chciałbym koło do szpitala w Bydgoszczy. Do szpitala w Bydgoszczy, tak, tak, tak. Tam gdzie byłam dializowana. Ym, no i to, to też trwało parę godzin, no bo zanim ta dializa, tam te wszystkie dokumentacje i tak dalej. No i czekałam na, po prostu na transport medyczny, mm -hmm. bo to wygląda w ten sposób, że przyjeżdża zespół transplantacyjny, mm, no, który po prostu zawozi już docelowo do szpitala w Warszawie. Czy tam, no tam, gdzie ma się przeszczep, po prostu. To po prostu taki standardowe auto czteroosobowe, no, z tym, że wyposażone w koguty i tak dalej, oznakowane, że transport że y, y, zespół transplantacyjny i tak dalej. I w teorii kierowca może włączyć sygnał i jechać po prostu całą drogę na sygnale. Ale pytałam o to. I pan kierowca powiedział, że mógłby, tylko żeby nam głowy popękały po prostu przez te trzy godziny drogi. Mhm. A poza tym ja zauważyłam, że kierowcy na drodze, jak widzieli, oznakowany samochód, że zespół transplantacyjny, to sami po prostu nam ustępowali miejsca bez hmm. żadnych sygnałów, bez trąbienia, bez niczego. To jeszcze w nocy chyba było, tak? Yy, nad, ranem, nad ranem. Bo jak jechałam, to było gdzieś koło godziny chyba piątej. No bo to wszystko od tej północy trochę trwało. Jak dojechałam do szpitala, no to jeszcze wiadomo, że szybko trzeba było się wykąpać i tak dalej, i tak dalej. Oni tam przygotowywali, przygotowywali mnie do tej operacji jeszcze kroplówka, jeszcze to. Także na stole operacyjnym byłam o godzinie 11.00. Ile taki organ może wytrzymać do przeszczepu? Tego nie wiem, szczerze mówiąc. To na pewno też, też zależy od wielu czynników, ale na pewno. Jest tak, że jeżeli właśnie stwierdzi się u dawcy śmierć mózgu i tak jak mój dawca był podtrzymywany przy życiu sztucznie, da się to zrobić, to nie ma aż takiego pośpiechu. Myślę, że dlatego to, to trwało u mnie tyle czasu, bo często jest tak, że mm, kiedy dawca nie jest podtrzymywany przy życiu, no to właśnie ten czas do krwienia tutaj. Niedokrwienia gra bardzo ważną rolę, i wtedy to wszystko dużo szybciej trzeba załatwić. Jak długo trwa taka operacja? To zależy. Zależy od tego, czy jakieś powikłania się zdarzą w trakcie, czy nie. No od wielu czynników zewnętrznych, od stanu pacjenta, no na pewno też od lekarza w dużym stopniu no w bardzo dużym stopniu. Hmm. W moim przypadku to było 3,5 godziny. Ja I myślałam, razu... że będzie dużo dłużej trwała taka operacja. Bo to był przeszczep od razu i trzustki, i nerki. Tak, za jednym zamachem. Mhm. 3,5 godziny. 3,5 godziny. No to jest oczywiście cały zespół lekarzy tam wokół mnie. To no, około 10 osób pewnie tam skakało i pracowało nade mną. Hmm. Ale byłam w szoku, że to trwało. Tak krótko. Ja wyszłam po operacji bardzo szybko, bo ja wyszłam po trzech tygodniach. Już byłam u siebie w domu i nie wracałam do szpitala już ze względu na jakieś powikłania pooperacyjne, które zdarzają się bardzo często. Pamiętam, że pokój obok mnie leżała pacjentka mniej więcej w moim wieku po tym samym przeszczepie i pamiętam, że ona wyła z bólu. Mi po prostu ja miałam łzy w oczach, za każdym razem jak słyszałam, jak, jak, jak ona cierpi. I u niej się okazało, że hmm, wystąpiło zapalenie graftu trzustki. No i niestety tą trzustkę musieli po paru dniach jej usuwać. Więc no. bywają takie sytuacje. Rozmawiałam z chłopakiem, który był po przeszczepie, po trzech tygodniach wrócił i też musieli mu trzustkę usunąć. Więc ja z jednej strony się cieszyłam bardzo, że się wszystko udało i że tam jest super, ale cały czas miałam ten strach, a co jeżeli ja zaraz wrócę, to lepiej się nie cieszyć, bo zaraz się okaże, że się nie ma z czego cieszyć. I cały czas gdzieś miałam taką no, skrajne te emocje, bo z jednej strony się bardzo cieszyłam, że jestem po, że to najgorsze już za mną i że, że teraz ten komfort życia będzie lepszy, a z drugiej cały czas ta obawa, no i ta obawa jest cały czas, już nie tak silna. I ile dochodziłaś do siebie? Tak, trzy tygodnie byłam w szpitalu, ale tak, żeby dojść do siebie i móc samemu bez obaw się ruszyć z domu, no to najcięższe było pierwsze pół roku chyba, gdzie ja z osoby borykającej się z nadciśnieniem nagle miałam takie ciśnienia, że nie byłam w stanie siedzieć, bo zaraz mi było ciemno przed oczami. Mm. Bardzo też się na początku mocno odwadniałam. Miałam też, no, bardzo dużo leków też się bierze na początku, bo to jest nie tylko immunosupresja, ale ym, też różne dodatki, tam ym, sterydy, y, leki przeciwwirusowe no, takie wszystkie, które muszą ochronić te, 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 te nowe, nowe organy. No, ale tutaj u mnie najgorzej właśnie chyba było z tymi, z tymi ciśnieniami, gdzie ja też, no i z osłabieniem takim organizmu, gdzie co parę kroków, co kilkanaście kroków musiałam usiąść, bo po prostu nie byłam w stanie jakiegoś dłuższego dystansu pokonać. Nawet jak mnie ktoś podtrzymywał, to i tak musiałam usiąść. Pamiętam, że się bardzo niemile zaskoczyłam, jak pierwszy raz. Jeszcze będąc w szpitalu, chyba po dwóch tygodniach, wchodziłam po schodach, jedno piętro. Mhm. To na pół piętrze musiałam się zatrzymać, bo było mi bardzo ciężko podejść pod te parę schodów. No jednak się dużo, dużo czasu się leży, więc też na pewno te, te mięśnie gdzieś tam są dużo słabsze. No ale no to jest ogromne obciążenie dla organizmu. No tak, organizm musi przyswoić jakby dwa. Nowe narządy, nauczyć się z nimi współpracować, o ile w ogóle się nauczy, tak? A po jakim czasie wiadomo, czy przeszczep się przyjął? Um. Hmm. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie w zasadzie. Czy jest jakiś czas taki. Zbliżujesz? Zgóry... Okej, okay. udało Zgóry. się. Tak, tak, tak. No, no, na pewno decydujące są te pierwsze godziny po. Czy w ogóle to zadziała w przypadku przynajmniej trzustki, bo to też jest tak, że um, narząd może dopiero w przypadku, w przypadku nerki, jest tak, że może nerka ruszyć dopiero po iluś dniach, po tygodniu. Ja na przykład, jeszcze będąc po przeszczepie, jeszcze trzy dializy miałam przeprowadzone tutaj w szpitalu, w którym byłam przeszczepiona, ale jeżeli chodzi o trzustkę, to jak tylko um, zakończyła się operacja i miałam zbadany poziom cukru, to mi zjechał do 50, gdzie to już jest niedocukrzenie i to spore. I to była oznaka tego, że, że po prostu działa. No. Także od razu po, y, po operacji miałam odstawioną insulinę natychmiastowo. I już do dnia dzisiejszego nie wróciłam do niej, nawet do minimalnych dawek gdzie często też zdarza się tak, że na początku trzeba jednak tam te minimalne dawki tej insuliny jeszcze dostrzykiwać, zanim w pełni ruszy narząd a u mnie nie było takiej potrzeby troszkę dłużej właśnie z tą nerką było zanim ona się tam zanim wypłukała kreatyninę której jest, jest dużo i ona jest takim wyznacznikiem poziom kreatyniny jest też takim wyznacznikiem stopnia niewydolności nerek Także w zasadzie cały ten czas jest ważny, bo pierwsze godziny po jak w ogóle organizm zareaguje yy, i pierwsze tygodnie, jak to będzie funkcjonowało, czy będzie funkcjonowało, czy się coś nie pogorszy. Także myślę, że nie ma takiej, nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie: ile czasu yy, potrzeba, żeby było wiadomo, że się coś przyjęło, bo może się przyjąć, a tak jak właśnie. Opowieść jednego z pacjentów, po trzech tygodniach się okazuje, że jest odrzut. Może się okazać po miesiącu, po trzech. Nigdy nie wiadomo. Czy Ty, jako biorca, masz możliwość dowiedzenia się, kim jest Twój dawca? Nie, absolutnie. Nie udzielają, nikt nie udziela takich informacji. <laughs> Wiem, że za granicą, na przykład w Ameryce, są możliwości spotkania się z rodziną dawcy. Tak samo rodzina dawcy ma możliwość, jeżeli pacjent wyrazi zgodę, poznania tej osoby, mm -hmm. żeby mieć świadomość, kto komu może, można powiedzieć, zawdzięczamy, czyjej rodzinie zawdzięczamy to nasze przedłużenie życia, czy lepszy komfort, bo albo dawca musi wyrazić, no, tak zwane oświadczenie woli, że po. Po, po, po śmierci po prostu chce sam, żeby jego narządy trafiły gdzieś dalej. Jeżeli tego nie zrobi, to decyduje jego rodzina o tym. Może się po prostu nie zgodzić wtedy, nie wiadomo, nieważne jak byłyby dobre te narządy, zdrowe, no to nie ma takiej możliwości. U nas nie ma takiej właśnie, właśnie możliwości. Ym. Nikt mnie nie informował, dlaczego w praktyce tak jest, ale mi się wydaje, że ze względu na to jak u nas wygląda po prostu często społeczeństwo i jakie może mieć podejście, no to ja sama stwierdziłam, że nie chciałabym być w sytuacji, w której na przykład um, ktoś uważa, że jeżeli ja mam narządy powiedzmy jego syna czy córki, to on teraz w jakiś sposób może mnie kontrolować, na przykład. Mhm. Że dzwonić, pytać, a czy o siebie dbasz, a czy o siebie nie dbasz. Albo mieć jakieś, właśnie, wyrzuty względem, yy, względem takich sytuacji. No, myślę, że tu chodzi właśnie o jakieś takie konflikty, które mogłyby się na tym tle pojawić. Mhm. A wyjaśnij, proszę, kiedy w takim razie, powiedzmy, pozbywasz się tej chorej trzustki, otrzymujesz nową, zdrową, co się dzieje z cukrzycą? To nie jest tak, że ja się pozbywam chorej trzustki. Ja też długo żyłam w takim przekonaniu, ale sobie myślałam: no kurczę, jak mi usuną moją trzustkę, a nie daj Bóg ta się nie przyjmie, no to co? Więc to wygląda w, te, w praktyce w ten sposób, że z mojego organizmu nic nie zostało usunięte. Tylko mi zostało dopchane, można powiedzieć. A tak. Moja trzustka jest tam, gdzie była, obok niej, nie dnie jest y, jej siostra trochę niżej w brzuchu i podobnie jest z nerkami. Także w tym momencie jestem wypasiona po prostu jak mało kto, ponieważ mam dwie trzustki, trzy nerki i dwie śledziony. Wow. <laughs> Ale jakby ktoś mnie tu chciał porywać i sprzedawać te narządy, to nie ma sensu, nikt tego nie kupi, bo to, to już się nie nada dalej na sprzedaż. Także, także proszę się tu nie, nie zgłaszać do mnie w tej sprawie. Tak, ale no to właśnie wygląda w ten sposób, że, że to wszystko jest dołożone do mojego brzucha. A jeżeli chodzi o cukrzycę, to nawet moja pani doktor, transplantolog miała problem z tym, jak odpowiedzieć mi na pytanie, bo ja zapytałam, czy skoro mam dorzuconą tą drugą trzustkę. To znaczy, że ja nie mam cukrzycy już? Czy to znaczy, że moja cukrzyca jest, ale w remisji? No bo stara trzustka nie funkcjonuje tak jak do tej pory. No i się zaczęła pani doktor właśnie na głos zastanawiać i powiedziała mi, że no w zasadzie to nie mam cukrzycy, no bo um, można powiedzieć, że ta doszczepiona trzustka to jest proteza mojego narządu. Ja więc no dobra, no ale to idąc tym tokiem myślenia. To jeżeli, ktoś ma protezę nogi, to jak zdejmę tą, zdejmę tą protezę, to nadal nie ma nogi. Uh -huh. Ja się tak zamyśliła i stwierdziła, że, że musi się nad tym zastanowić. Także ja do dzisiaj gdzieś tam, jeżeli jestem pytana o choroby przewlekłe, to mówię, że aktualnie nie mam żadnych, co jest w ogóle do tej pory brzmi dla mnie dziwnie. No, może zgłaszam tą oczywiście retinopatię. Cukrzycową, czyli te problemy z oczami uszkodzenia? No i mówię właśnie o tym, że jestem po przeszczepie takiego a takiego narządu. Ale bardzo dziwnie jest po 25 latach z chorobami, usłyszeć od transplantologa. Ewelina, jedź do domu, bo ty jesteś zdrowym człowiekiem. Nie masz tutaj, nie masz tutaj co szukać. Także. Jak się z tym czujesz? Dziwnie. <laughs> Dziwnie trochę z jednej strony. Bo gdzieś tam przy każdej możliwej wizycie u lekarza nawet rodzinnego ta lista tych chorób była bardzo długa. A w tym momencie, jak mnie ktoś pyta, to właśnie chcę powiedzieć o tym, o tym. Nie zapomnij o tym, jeszcze o tamtym. I mam takie jak chwile takiego zacięcia się i, i tak sobie się mówię, no nic mi nie jest, nic mi nie dolega teraz. Także... Na pewno szczęśliwie, ale nadal, nadal dziwnie. Na początku miałam takie poczucie trochę, um, może nie, nie powiem, że straty tej cukrzycy, no bo to była duża część mojego życia, ale takiego, jakby ktoś mi trochę wydarł kawałek mnie. Czułam to krótko, co prawda. I um, bez żalu się pożegnałam z tą moją cukrzycą. I też myślę, że przez to, że ta cukrzyca w pewnym momencie poszła totalnie w odstawkę, to ja się trochę, można powiedzieć, odzwyczaiłam od tego, że ona cały czas jest, że właśnie te problemy mamy. Opieka nad rodzeństwem to wszystko gdzieś tam było priorytetem. Z perspektywy czasu wiem, że absolutnie nie powinno tak być, ale tak było. I w związku z tym, tak jak gdzieś znajomi po przeszczepach mają coś takiego, że po paru miesiącach już od przeszczepu budzą się rano i gorączkowo szukają glukometru, żeby zbadać cukier, czy, czy pompy insulinowej, która gdzieś tam zawsze, zawsze leżała obok. Tak ja bardzo szybko się od tego odzwyczaiłam. Dzisiaj już prawie jestem półtorej roku po przeszczepie, bo przeszczep miał miejsce 9 września. 2022 roku i nie mam dzisiaj już praktycznie takich odruchów powiedzmy że cukier badam tylko w momencie kiedy mam wrażenie że coś nie do końca się dobrze czuję to wtedy z takim szybszym biciem serca łapię za ten glukometr i się modle, żeby tam mi nie wyszło jakieś 200 albo coś um, ale no nie, nie odczuwam jakiegoś takiego braku Nostalgii, tęsknoty, absolutnie nie. Jak duże jest teraz prawdopodobieństwo, że kiedyś okaże się, że jest blisko 200 na tym glukometrze? Prawdopodobieństwo jest zawsze. Aha. Bo to, jak długo będzie żył mój przeszczep, moje organy, zależy od wielu czynników i nie wszystkie są zależne ode mnie. Bo te organy mogą żyć 3 lata, a mogą żyć 25 lat. I w dużej mierze na pewno zależy to ode mnie, jak ja będę o siebie dbała. Czy nie będę pomijała leków, czy zapominała, bo do końca um, życia mojego, moich organów przeszczepionych muszę brać leki immunosupresyjne, czyli przeciwodrzutowe, mm -hmm. bez których się nie da po prostu, bo kiedy się ich nie bierze, um, no to organizm naturalnie atakuje te narządy. No bo to jest jednak ciało obce. Mimo tej zgodności tkankowej i tak dalej organizm czuje i wie, mhm. że to jest ciało obce. A te leki mają za zadanie m.in. obniżenia odporności organizmu naturalnej do minimum. A to się wiąże z bardzo dużym ryzykiem różnych, różnych chorób. że Świeżo po przeszczepie to jest tak, że trzeba non stop chodzić w maseczce bo ktoś na mnie kichnie, a ja od przeziębienia wyląduję w szpitalu po prostu. Aha. I niestety już miałam taką sytuację mm, parę miesięcy po przeszczepie i to było w trakcie świąt Bożego Narodzenia, gdzie kiedy już wylądowałam w szpitalu w dosyć ciężkim stanie, okazało się, że dopadł mnie wirus cytomegalii tak zwanej to jest wirus, który u zdrowego człowieka z normalną, zdrową odpornością wywoła katar, przeziębienie albo nic. A u mnie spowodował turbo, zawroty głowy, bardzo wysoką temperaturę, kaszel rozrywający płuca po prostu. No, było bardzo, bardzo ciężko. I to niby tylko przeziębienie. W przypadku osób po transplantacjach narządów to jest aż przeziębienie. Więc trzeba bardzo o siebie dbać, bardzo na siebie uważać. Paradoksalnie. Uważam, że trzeba na siebie bardziej uważać i bardziej dbać niż przed przeszczepem. Mimo, że teraz w teorii jestem zdrowa. Ale jak tylko zauważam, że gdzieś coś mnie troszkę dłużej boli, nawet jeżeli nie mocno, no to ja zaraz sama lecę i podstawowe badania robię. Gdzieś tam lekarze nawet nie dyskutują, jak ja proszę o konkretne, poproszę skierowanie na to, na to, na to badanie. No to nawet nie dopytują w zasadzie. Pytają tam, czy, czy coś boli, czy nie boli, no ale, ale nie mają żadnych wątpliwości, że takie badanie trzeba zrobić, wszystko dostaje na CITO. Super. Także kontrola jest, jest okej. Okay. Mówisz o tym dbaniu o siebie, o tym, że trzeba zażywać mhm. leki. Jak jeszcze zmieniło się Twoje życie? Um, jeżeli chodzi o samodbanie o siebie, um, no na pewno. Motywacja jest inna zupełnie i ta chęć do dbania o siebie jest inna. W zasadzie to jeżeli chodzi o jakieś na przykład kwestie dietetyczne czy aktywności fizycznej, to tutaj się bardzo dużo nie zmieniło, bo zalecenia nawet od lekarzy są takie, żeby po przeszczepie narządów dbać o siebie tak jak przy cukrzycy. Dieta jest bardzo zbliżona Potrzebna jest ta aktywność fizyczna. Także tutaj tych zmian bardzo dużo nie było. Bardziej myślę, że trzeba obserwować swój organizm pod kątem skóry, na przykład. Co to znaczy? Leki, które przyjmuję, powodują, że działanie słońca na mój organizm jest inne. Skóra jest bardziej narażona, na przykład, na nowotwory. Muszę się bardzo chronić przed słońcem. Ja nawet to odczuwam, bo jak jest, robi się ciepło i słońce gdzieś tam pada prosto na moją skórę, to ona mnie czasami aż szczypie, mimo że to nie musi być całe 35 stopni w cieniu. Może być 20 parę na słońcu i ja już to bardzo mocno odczuwam. Jest bardzo łatwo się szybko opalić, no ale właśnie te promienie są szkodliwe dla skóry. Też trzeba obserwować swoje ciało pod kątem jakichś uszkodzeń na skórka, czy też, też no różnych zmian widocznych. Swoją jamę ustną, dziąsła trzeba obserwować, bo tam też mogą się zmiany pojawić właśnie związane z, z tymi lekami. No w ogóle trzeba bardzo obserwować swój organizm, nie tylko z zewnątrz. Ale też wewnątrz, bo immunosupresja potrafi niestety uszkodzić inne narządy wewnętrzne, na przykład jelita. Także regularne badania, kontrole. Każde tam gdzieś bóle w okolicach brzucha trzeba mocno obserwować. Ja jestem w stałym kontakcie z moją panią doktor, transplantolog, która, jak tylko coś się poważniejszego. Dzieje coś w ogóle niepokojącego, zaobserwuję to, zaraz się kontaktuję z nią mailowo. Ona mi od razu mówi, jakie badania mam zrobić, gdzie. Ponieważ yy, przeszczep miał miejsce tutaj w Warszawie, w szpitalu MSWIA, a ja mieszkam w Bydgoszczy, no to no nie mogę tak sobie śmigać po prostu z każdą wątpliwością. No więc jestem zdana też na tą opiekę lekarską w swoim mieście. No, aczkolwiek z racji tego, że te przeszczepy trzustki są rzadkim zabiegiem i są wykonywane tylko w Warszawie, nie w jednym szpitalu, ale tylko w Warszawie, no to często lekarze trochę się boją, i to widać. Więc no tu trzeba być czasami niestety mocno zdanym na siebie. Mówiłaś, że taki nowy organ to może wytrzymać, jeżeli się przeszczep przyjął, od 3 do nawet 25 lat. I tak. co po tym czasie? No, po tym czasie, powoli, a może nie zawsze powoli, czasami, może też nagle, one po prostu przestają działać, bo mają jakiś tam, w cudzysłowie, okres przydatności. No i wtedy, jeżeli organizm jest w dobrym stanie, jeszcze na tyle, żeby przejść kolejną taką operację, co jest zależne od wyników badań wielu, bardzo wielu, no to jest się wpisywanym po raz kolejny na taką listę. Mhm. No ale w tym czasie, no jeżeli zupełnie te, te organy wysiądą, no to się powraca do stanu sprzed przeszczepu, czyli wracają wszystkie dotychczasowe choroby. Ale myślę, że to tak jak w przypadku ym, niewydolności nerek, tych moich naturalnych, ym, no to ta nerka też powoli działa coraz gorzej. W przypadku trzustki, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest. Czy myślę, że też są jakieś objawy, że te cukry są troszeczkę wyższe, niż być powinny. I gdzieś tam tak stopniowo to się ujawnia. Ale to na pewno też zależy po prostu od organizmu, od samych organów przeszczepionych. Czy zawsze jest tak, że te stare organy zostają w ciele? Jeżeli chodzi o trzustkę, to tak. To absolutnie tak. Jeżeli chodzi o nerki, to wszystko zależy od choroby nerek, bo bez nerek można żyć. Można w ogóle nie mieć nerek i na dializach po prostu funkcjonować, ale z trzustką już się tak nie da, bo trzustka nie tylko wydziela insulina, ale też dużo różnych innych hormonów i enzymów trawiannych niezbędnych. W związku z tym zdarzają się choroby nerek, w których nerki powodują stan zapalny i trzeba je usunąć. Czy ta stara nerka trzustka, które ciągle masz w swoim ciele, czy one dalej pracują, czy one po tym, jak zostały odstawione, powiedzmy na boczny tor, to już nic nie robią? Yy, trzustka nadal pracuje, bo on, ona jest cały czas yy, połączona z moim organizmem. To nie jest tak, że ona gdzieś ma yy, te połączenia poodcinane i ona sobie tam po prostu jest. Także cały czas ona wydala te różne inne enzymy, poza oczywiście insuliną, poza tym hormonem. A jeśli chodzi o nerki, to um, czy one jakoś jeszcze funkcjonują? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale one obumierają powoli po jakimś czasie i są po prostu coraz mniejsze. Także moje w tym momencie no to już są gdzieś tam wielkości dużych fistaszków, może po prostu. Także one po prostu się zmniejszają i obumierają. Uwierz, że ta motywacja do dbania o siebie jest teraz inna? W jaki sposób? Mam poczucie, że mam więcej do stracenia, gdyby coś poszło nie tak. Że już to życie bez cukrzycy i bez. chyba bardziej nawet bez tej niewydolności nerek. Bo o ile gdyby wróciła do mnie cukrzyca, to myślę, że jakoś bym sobie teraz poradziła mając troszeczkę te priorytety inaczej w swojej głowie poukładane, to właśnie ten duży strach przed tą powrotem tej niewydolności nerek, które było takie bardzo dla mnie obciążające, no widzę po prostu różnicę tego komfortu życia, gdzie tak jak całe życie z tą cukrzycą nie znałam w zasadzie innego życia, bo tego życia bez cukrzycy nie pamiętałam za bardzo. No, tak teraz widzę ewidentnie tą różnicę i jak sobie pomyślę, że miałabym znowu ten komfort życia utracić, to jest to, no ciężko mi sobie wyobrazić, jakbym w ogóle zareagowała. Także, no ta motywacja, właśnie, że teraz wiem, że mogę więcej, nie jestem te, taka ograniczona przez własne ciało, własny organizm jak do tej pory, mm, mogę więcej rzeczy robić. Trochę na mniej rzeczy muszę tak mocno zwracać uwagę właśnie względem tej cukrzycy, jeżeli chodzi o dietę. No to oczywiście dalej dbam o siebie, ale nie muszę liczyć każdego węglowodanu jednego. Mhm. Nie muszę uważać na te niedocukrzenia, które też u mnie się zdarzały, a były bardzo dokuczliwe. No po prostu żyje się, a nie egzystuje, tak. Powiedz masz takie poczucie jakiejś odpowiedzialności wobec tych organów, które dostałaś od kogoś innego? Się zastanawiam po prostu jak to jest mieć w sobie część, która należała do innego człowieka. Czy poczucie odpowiedzialności? Raczej nie. Bardziej gdzieś tam jak sobie o tym pomyślę, to dużo wdzięczności. W tym jest Mimo, że nie wiem, czy to była wola pacjenta czy rodziny, ale czyjaś była. Bo bez tej woli by po prostu do tego nie doszło. Więc na pewno bardzo dużo tej wdzięczności. No na początku gdzieś takiego smutku też, że no jednak ktoś musiał stracić życie. Żebyś ty dostała swój początek. Żebym ja dostała drugie życie. Ktoś musiał stracić kogoś bardzo bliskiego, gdzie ja wiem, jak to jest. Stracić kogoś bliskiego, tak po prostu, z dnia na dzień. Bo co innego, kiedy ta śmierć jest w perspektywie jakiejś, powiedzmy, choroby, wypadku, wydarzenia, a co innego, kiedy się o niej dowiadujemy, tak po prostu. Także. Ale czy odpowiedzialność? Myślę, że nie. Odpowiedzialność za siebie, no i to poczucie, że rodzeństwo na mnie liczy. Bo w tym momencie jestem jedyną osobą, która się nimi tak zajmuje w dosłownym tego słowa znaczeniu, że się staram ich wychować jak najlepiej potrafię, że jestem odpowiedzialna za te wszystkie, za ich zdrowie też, za to, w którym kierunku to swoje życie oni poprowadzą. Mam mega wsparcie od otoczenia, no bo wujek, Mojej mamy brat. Mimo, że on mieszka w domu pomocy społecznej, właśnie jeździ na wózku ze względu na, na wypadek, to nas tutaj bardzo, bardzo wspiera i też pomaga tyle, ile może. Mam paru przyjaciół, nie mam ich bardzo wielu, ale to bardziej z wyboru niż z braku wyboru. I to są przyjaciele wszyscy wieloletni. Niektórych znam całe życie w zasadzie, i i bardzo mnie wspierają, i oni, właśnie ta, ta moja gromadka tych przyjaciół, została ze mną w tych wszystkich, mimo tych najtrudniejszych sytuacji. Bo em, kiedy na przykład zaczęłam tracić wzrok, a przez półtorej roku byłam niewidoma po operacjach wszystkich i tak dalej, to wiele osób się ode mnie po prostu odwróciło. No bo, no co, na imprezę się nie pójdzie, bo trzeba pilnować, żeby ze schodów nie spadła i zębów nie pogubiła, bo trzeba pomóc, dojść do toalety, no. Po prostu byłam bardziej obciążeniem, mam wrażenie, niż rozrywką dla niektórych osób, ale nie żałuję tego dzisiaj, bo to znaczy, że te osoby nie były zbyt dużo warte dla mnie, jeżeli tak zareagowały. Mam też mega wsparcie w moim partnerze, który też no, w tej sytuacji przeszczepu, który się zdarzył, nagle mega stanął na wysokości zadania bo no ile gdzieś tam ten starszy brat musiał być obecny z względu na to, że w dokumentacji względem tej rodzinnej pieczy zastępczej jest podane, że w razie czego jak ja ląduję w szpitalu, to on sprawuje tą opiekę, to jest tylko tak w teorii, no bo tak jak już dzisiaj wspomniałam, on nie potrafi jakoś tak się za, zaopiekować innym człowiekiem ale to mój partner mega, mega mi pomógł w tym naprawdę ja byłam wtedy wręcz zaskoczona że aż tak dobrze Mhm. Um, no dla mnie jest też mega wsparciem um, my się tak, tak się świetnie dogadujemy że, że, że czasami aż, aż mówimy, że musimy coś z tym zrobić bo to jest nudne, że się tak rozumiemy bez słów dosłownie jak, ja, jak on coś powie to, to często ja przed chwilą o tym pomyślałam i na odwrót mhm. czasami sobie nie wiem no, prawie zdania dokańczamy za siebie także moja siostra stwierdziła kiedyś, że to jest przerażające <laughs> ja nie narzekam, ale tu to wsparcie najbliższego otoczenia jest. I też, um, też się śmieję, że, że mój partner to mi wywróżył ten przeszczep, bo, bo on zawsze mówi, że on się pod szczęśliwą gwiazdą urodził. A, I okay. że szczęście się go ima. Ja zawsze, zawsze twierdziłam, że ja to jestem, po prostu powinnam mieć pech na drugie na imię. No i jakoś on tak. Tą swoją niewiarą w tego mojego pecha, to bardzo dużo rzeczy tutaj tak mi wyciąga do góry, bo przyciąga do ciebie, przyciąga, tak jest, tak jest, także. Jak długo jesteście razem? W teorii nie tak długo, bo razem jesteśmy dwa lata, ale gdzieś tam raz, że się znamy, kojarzymy bardziej niż znamy, chyba już z dziesięć lat albo dłużej. To w toku rozmów się okazało, że my to całe życie gdzieś byliśmy obok siebie, ale w tych samych miejscach. Po prostu nawet się dogadaliśmy, że się okazuje, że niektóre miejsca podbyt goszczą, jakieś wsie małe, o których dużo ludzi nie słyszało, to się okazuje, że wieś, w której się mieszkała moja prababcia i w której częściowo wychowała się moja babcia, no to, że wioskę obok. Mojego partnera rodzina mieszka, do której on jeździł. Aha. Więc tam gdzieś się mijaliśmy, po drodze, gdzieś gdzie on na przykład miał próby z zespołem, który wtedy miał. To ja mieszkałam obok. Mhm. On pracował w tym miejscu, to ja gdzieś tam obok chodziłam do szkoły. I tak dosłownie zawsze gdzieś tam się prawie ramionami pewnie ocieraliśmy o siebie, ale jakoś dopiero dwa lata temu tak się spotkaliśmy już na dobre.